Witam Państwa z Zamku Królewskiego w Warszawie, z wystawy zorganizowanej w stulecie urodzin Karola Wojtyły. Za moimi plecami arcydzieła z Muzeum Watykańskiego, Fra Angelico, Correggio, Carracci. A ja na zasadzie kontrapunktu chciałbym Państwu opowiedzieć o dziełach związanych z Polską w Watykanie. To był wielki projekt, który zainicjował i przez wiele lat prowadził wybitny humanista i historyk sztuki, ksiądz profesor Janusz Stanisław Pasierb. Śmierć przerwała mu te badania. Miałem przyjemność odziedziczyć po nim archiwum i te badania kontynuować. Ich owocem jest książka wydana w 2000 roku, Polonika artystyczne w zbiorach watykańskich. Chodzi o dzieła związane z Polską przez autora, przez temat albo przez proweniencję, które znajdują się na terenie państwa watykańskiego, czyli w Bibliotece Apostolskiej, albo w archiwum, dawnym Archivio Segreto, albo w Muzeum Watykańskim, albo w tak zwanej Fabrica di San Pietro, albo wreszcie w samej Bazylice Piotrowej i również na terenie należącym do Watykanu, czyli pałacu w Castel Gandolfo. To, co Państwu dzisiaj zaprezentuję, to będzie skrót skrótów, ponieważ ksiądz Pasierb podjął się właściwie rzeczy niemożliwej. I takich książek jak ta mogłoby jeszcze ukazać się i z pewnością w przyszłości ukaże wiele tomów. Teraz dopiero zaczęła się digitalizacja zbiorów, na przykład Biblioteki Apostolskiej, na razie 25% jest zdigitalizowanych. Myślę, że ta praca niesłychanie posunie naprzód badania watykańskich poloników. Chciałbym je zacząć od zabytku nie tyle artystycznego, ile historycznego, doskonale znanego wszystkim historykom, a mianowicie słynne Dagome Judex, najstarsza wzmianka o Polsce, zapisana w tak zwanym ekscerpcie, czyli wyciągu dokumentów przez kardynała Deus Dedita w 1075 roku. W Bibliotece Watykańskiej zachowały się trzy kopie tego dokumentu. Jest to list skierowany przez księcia Dagome, identyfikowanego z Mieszkiem I oraz jego małżonkę i jego synów, papieżowi Janowi XV. Autor listu powierza swoje ziemie, a więc ziemię państwa polskiego, szczegółowo opisane opiece następcy świętego Piotra. Ten przegląd wybranych zabytków ułożyłem chronologicznie. To jest prawdziwa Silva Rerum. Tutaj będą i wielkie, monumentalne rzeźby, jak ta z kolumnady świętego Piotra i znaczki pocztowe. Będą wykopaliska z asyryjskiej Niniwy i XVII-wieczne rękopiśmienne mapy Chin. A więc niezwykle zróżnicowany materiał. Zacznę nasz przegląd od legendarium andegaweńskiego, przepięknego, iluminowanego kodeksu sporządzonego z okazji ślubu Karola Roberta Andegaweńskiego i Elżbiety Łokietkówny. Ten kodeks był przeznaczony dla ich dzieci. To jest rodzaj, mówiąc kolokwialnie, średniowiecznego komiksu, gdzie tekst jest właściwie bardzo zredukowany, natomiast bardzo rozbudowana strefa ikonograficzna. I to, co nas tu szczególnie interesuje, dodam, że ten kodeks jest podzielony, największa jego część znajduje się w zbiorach watykańskich, ale jest również kilka kart w Nowym Jorku, kilka kart w Ermitażu. To, co nas interesuje, to jest
8 scen z historii życia świętego Stanisława biskupa, przedstawionych na dwóch kartach. Jedną z nich pokazuję tutaj Państwu. Niesłychanie ważny dla historii polskiej sztuki i ikonografii średniowiecznej zabytek, ponieważ mamy tu do czynienia z pierwszym ujęciem historii świętego patrona Polski, pierwszym zachowanym. Na tych scenach, które widzimy na ekranie, jest konsekracja biskupia, wskrzeszenie Piotrowina, zabójstwo ukazane wedle opisu kadłubka intra infulas, czyli podczas mszy świętej, i wreszcie scena ćwiartowania zwłok. W wyniku tych badań lista poloników niesłychanie się powiększyła, ale także zmniejszyła się o jeden obiekt, ten właśnie, którego miniaturę Państwu tutaj pokazuję. Jest to historia scholastika Piotra Komestora, dzieło, które przez pół wieku w historiografii uchodziło za polonikum. Tymczasem dokładne badania również napisów marginalnych, które błędnie odczytano jako napisy staropolskie, potwierdziły wcześniejsze intuicje czeskiego historyka sztuki Józefa Krasy, że mamy do czynienia z obiektem kultury czeskiej. Wspominam o nim tutaj tylko z tego powodu, że badania potwierdziły, że polonikiem już nie jest, a wielka szkoda, bo na 460 kartach mamy prawie 450 przepięknych miniatur i prawie 1000 ozdobnych inicjałów. Kodeks Komestora pochodził z drugiej ćwierci XV wieku. Z końca XV wieku pochodzi ten miniaturowy kodeksik o wymiarach 38 na 25 mm, który został sporządzony w północnych Włoszech, więc można powiedzieć, po wiekach wrócił do swojej ojczyzny, ponieważ arcybiskup polowy Stanisław Gall ofiarował go podczas audiencji papieżowi Piusowi XI. Ta miniatura w znacznym powiększeniu ukazuje świętego Franciszka, który jest patronem właściciela tego miniaturowego kodeksu, kardynała Franciszka z Clermont. Przechodzimy do wieku XVI. Ciekawym polonikum jest kodeks wybitnego humanisty i mecenasa sztuki, biskupa wrocławskiego Jana Turzona, który sprawował władzę biskupią we Wrocławiu w latach 1506-12. Kodeks powstał w warsztacie śląskim i zawiera teksty kazań wczesnochrześcijańskich ojców Kościoła. Tutaj mamy miniaturę, a właściwie inicjał przy tekście listu Paulina z Noli. Z XVI wieku pochodzi również obiekt, który znajduje się tutaj na Zamku Królewskim, a w tej chwili jest eksponowany na wystawie poświęconej Janowi Pawłowi II, wybitnego duchownego, wybitnego teologa, kardynała Stanisława Hozjusza. Tekst na kartce umieszczonej na stole wskazuje, że kardynał został sportretowany w wieku 71 lat, co pozwala datować ten obraz na rok 1575. Tytularnym kościołem kardynała Hozjusza była słynna rzymska bazylika Santa Maria in Trastevere. Kardynał Hozjusz wrócił do Polski dzięki Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, który w czasie pielgrzymki w 1987 roku ofiarował ten obraz dla Zamku Królewskiego w Warszawie.
Zachował się w Bibliotece Apostolskiej Watykańskiej rysunkowy portret kardynała Hozjusza, ale tu pokazuje drugi rysunkowy portret, nieco późniejszy, innego kardynała, biskupa wileńskiego, Jerzego Radziwiłła, który udał się na pielgrzymkę do Rzymu w roku świętym 1600, nie wiedząc o tym, że będzie to jego ostatnia pielgrzymka, tam zmarł i został pochowany w kościele Il Gesù. Jest to przypuszczalnie ostatni jego portret wykonany na krótko przed śmiercią, czego kardynał zapewne nie był świadom. Wchodzimy w wiek XVII i tutaj chciałbym Państwu opowiedzieć o niezwykle ciekawym zespole obiektów, a mianowicie o czterech tomach notatników, czy raczej książek pamiątkowych członka gwardii papieskiej, który nazywał się Hans Hoch, a Włosi zitalianizowali jego imię pod imieniem i nazwiskiem Giovanni Alto, występuje w archiwach watykańskich. Otóż nasz bohater został oficerem Gwardii Szwajcarskiej i zajmował się oprowadzaniem ważnych osobistości po Rzymie. Na pamiątkę zbierał ich autografy oraz miał zainteresowania heraldyczne i sam rysował ich herby. W tych czterech tomach, sporządzonych na przestrzeni 44 lat, znaleźliśmy, to jest zasługa pana profesora Wojciecha Tygielskiego, który wskazał mi ten obiekt, cztery, a nawet pięć herbów związanych z pielgrzymami z Polski. Tu Państwu pokazuję jeden z nich, a mianowicie herb podczaszego bracławskiego Stanisława Kokwińskiego z 1643 roku i wspaniały genealogiczny herb księcia Aleksandra Michała Lubomirskiemu, któremu zresztą ów Kokwiński towarzyszył w orszaku. Jeden z najbardziej okazałych herbów w sztambuchu Giovanniego Alto należy właśnie do polskiego arystokraty, który ozdobił ten herb własnoręczną dedykacją. Teraz przeniesiemy się do Chin. Krótko chcę powiedzieć o niezwykłej postaci polskiego misjonarza, jezuity Michała Bojma, notabene wnuka nawróconego na katolicyzm Kalwina, który ufundował słynną kaplicę Bojmów przy katedrze lwowskiej. Otóż Michał Bojm był misjonarzem w Chinach u schyłku dynastii Ming i prowadził tam niesłychanie ciekawą działalność również naukową, kartograficzną, botaniczną, a także medyczną. Zachowały się po nim między innymi mapy prowincji chińskich, pięknie ozdabiane kwiatami. Tutaj również mamy wizerunki tak zwanych krabów świętego Franciszka Xawerego, opatrzone komentarzami przez uczonego jezuitę. Zespół tych map ofiarowanych Ojcu Świętemu zachował się w Bibliotece Watykańskiej. Postać Michała Bojma jest już dość dobrze znana. Powstaje teraz o nim film fabularny, powstała książka dla dzieci. Krótko mówiąc, ta postać zasłużenie wchodzi również do kultury masowej, a to jest przykład botanicznych zainteresowań ojca Bojma, a mianowicie słynny Flora Sinensis, starodruk wydany w drukarni w Wiedniu w 1656 roku.
Może najbardziej efektownym, ale najmniej znanym polonikiem na Watykanie, polonikiem, który mijają wszyscy, ale nie zdając sobie z tego sprawy, jest figura świętego Jacka od Rowąża, umieszczona na balustradzie Berniniego okalającej Bazylikę Piotrową. Zamysł Berniniego był, aby stworzyć z rzeźb na tej kolumnadzie Communio Sanctorum, świętych reprezentujących różne stany, różne epoki, różne prowincje kościelne. Święty Jacek, którego widzimy tu na pierwszym planie, jest dziełem jednego z uczniów Berniniego, Lazzaro Morelli. Możemy go rozpoznać po dominikańskim habicie, po monstrancji, którą trzyma w dłoni. Natomiast błędnie do drugiej dłoni wręczono mu zamiast figurki Matki Bożej, z którą zwykle jest przedstawiany w ikonografii, palmę męczeńską. Jest dość duża dyskusja w nauce na temat tożsamości tego świętego na podstawie tej troszkę mylącej palmy, ale od XVIII wieku, od katalogu Bombellego, ta rzeźba uchodzi za świętego Jacka i tej wersji będziemy się twardo trzymać. Pozostaje więc święty Jacek Polakiem witającym wszystkich pielgrzymów chodzących do Bazyliki Piotrowej, chociaż pozostaje nim troszeczkę incognito. I teraz kilka słów o wielkim bohaterze, nie tylko narodowym polskim, ale również człowieku, o którym było głośno w Rzymie, czyli pogromcy Turków spod Wiednia, Janie III Sobieskim. Tutaj przywołuję jego postać z owalnego obrazu, który stanowił część Castrum Doloris, część dekoracji w kościele San Stanislao, w polskim kościele, która w tej chwili znajduje się w Palazzo Barberini. Sobieski cieszył się w Rzymie ogromnym autorytetem i istniały plany, żeby zbudować mu pomnik na Kapitolu. Niestety z tego pomnika nic nie wyszło, natomiast zachowało się troszkę wierszy. Słowo jeszcze raz okazało się trwalsze niż spisz. Miałem wielką przyjemność przekładać te wiersze i w tej książce, którą z księdzem Pasierbem wydaliśmy, można je przeczytać. Symbolicznym darem ofiarowanym przez zwycięzcę spod Wiednia papieżowi Innocentemu XI był sztandar wielkiego wezyra, tak przynajmniej Sobieski był przekonany. Dzisiaj po badaniach profesora Żygulskiego i innych specjalistów wiemy, że był to jeden z proporców, których Sobieski zdobył zresztą wiele. Kilka z nich znajduje się dzisiaj w zbiorach wawelskich. Tutaj mamy rycinę z komentarzem przedstawiającą ten właśnie sztandar, który pierwotnie był eksponowany w najbardziej prestiżowym miejscu, bo przy wejściu do Bazyliki Watykańskiej. Co się stało z tym sztandarem? Na ten temat jest duża dyskusja i właściwie nie mamy jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Tutaj mamy XIX-wieczną chromolitografię tegoż właśnie sztandaru. Niektórzy twierdzą, że już w XVIII wieku zniknął, inni twierdzą, że jeszcze w XX wieku widziano go na Lateranie. No, jedno z tych pytań, na które być może przyszła nauka udzieli nam odpowiedzi. Do tego sztandaru wrócimy jeszcze, ponieważ znajdzie się on na obrazie Jana Matejki, ale jesteśmy jeszcze w epoce baroku, wchodzimy w wiek XVIII. Oto najbardziej okazały pomnik kobiecy w Bazylice Piotrowej, pomnik nagrobny wnuczki zwycięzcy spod Wiednia, córki księcia Jakuba, Marii Klementyny Sobieskiej. Wielkie dzieło trójki artystów, architekta, rzeźbiarza i
malarza Filippo Bargioni, Pietro Bracci, Fabio Cristofari 1739-42, niezwykle okazały i bardzo piękny, monumentalny nagrobek, w którym zachował się mozaikowy portret Marii Klementyny Sobieskiej, zmarłej w Rzymie w wieku 33 lat, a zaślubionej pretendentowi do korony angielskiej, a mianowicie Jakubowi Stuartowi. Papież Benedykt XIV po śmierci Marii Klementyny wydał specjalny pamiątkowy medal, na którym na awersie jest portret papieża, a na rewersie znalazł się właśnie ten pomnik, który przed chwilą Państwu pokazywałem. Vis-a-vis pomnika Marii Klementyny Sobieskiej mamy portret jej męża, Jakuba Stuarta, oraz jego synów, czyli prawnuków Jana III Sobieskiego. Pomiędzy tymi pomnikami jest ponad 70 lat różnicy i właściwie przepaść, można powiedzieć, stylistyczna, bo nagrobek Marii Klementyny reprezentuje barok, który się kończy, a pomnik Stuarta reprezentuje już dojrzały klasycyzm, dzieło wybitnego rzeźbiarza Antonio Canovy. Osobnym archiwum w Bibliotece Watykańskiej jest dział zatytułowany Madonne Coronate. Jest to ogromny zespół dokumentacji nadsyłanej z całego świata do Stolicy Apostolskiej w sprawie koronacji cudownych wizerunków maryjnych otaczanych kultem. Po Italii i po monarchii habsburskiej największą dokumentacją jest dokumentacja z terenów dawnej Rzeczpospolitej. W tych teczkach można znaleźć wiele artefaktów związanych z danym wizerunkiem. Spośród nich wybieram tutaj miedzioryt Antoniego Nowakowskiego przedstawiający fajerwerki na Jasnej Górze. Warto pamiętać, że koronacja obrazu Jasnogórskiego w 1717 roku, bo to właśnie w związku z tym ta uroczystość, była pierwszą koronacją wizerunku maryjnego poza Italią. Pier Leone Gezzi, tak nazywa się malarz i rysownik, autor 26 kodeksów, w tym 8 tomów zatytułowanych Mondo Nuovo, w którym portretował różne postaci przewijające się przez Watykan i przez Rzym, od książąt, królów, kardynałów, po służbę żebraków, a więc właściwie przekrój społeczny. Wśród tego panoptikum watykańskich pielgrzymów znalazły się również postaci związane z Polską, około 15, wśród nich postaci związane z orszakiem księcia elektora Saksonii, syna Augusta III i Marii Józefiny. I tutaj przedstawiam Państwu taki właśnie rysunek dwóch osób związanych ze świtą, jak piszą, Principe Eletto del Re di Polonia. Gezzi miał tendencje karykaturyzujące i robił z tego, jak widać, doskonały użytek. Epokę klasycyzmu reprezentuje Franciszek Smuglewicz i jego zestaw rysunków do rycin Marco Carloniego, przedstawiający Termy Tytusa. Takim określeniem w końcu XVIII wieku nazywano Domus Aurea i jego otoczenie. Bezcenny zespół rycin ukazujących
tamte zabytki w ówczesnym czasie, to przecież czasy kolejnego ożywienia i kolejnej fascynacji Rzymem starożytnym i starożytnością. Nie mówię o nich dużo, bo mamy te ryciny również u nas w Warszawie, w gabinecie rycin Uniwersytetu Warszawskiego. Wchodzimy w wiek XIX i tu chcę powiedzieć dwa słowa o bardzo ciekawym misjonarzu, też jezuicie jak Boim, tyle że późniejszym, a mianowicie Maksymilian Ryło. Misjonarz, który przemierzał Bliski Wschód w roli delegata apostolskiego, w roli głosiciela Ewangelii, w roli dyplomaty, w roli założyciela Uniwersytetu Katolickiego Świętego Józefa w Libanie, który istnieje do dzisiaj, ale także, co nas tutaj szczególnie interesuje, w roli archeologa. Otóż Ryło dotarł do ruin Niniwy i prowadził tam wykopaliska. Oczywiście nie miał na to wielkich funduszy, był dyletantem, ale owoce tych wykopalisk, bardzo ciekawe tłoki pieczętne, bardzo ciekawe drobne artefakty z czasów asyryjskich ofiarował w dwóch starannie przygotowanych kasetach papieżowi Grzegorzowi XV i te dzieła zebrane przez ojca Maksymiliana Ryłę możemy dzisiaj oglądać w muzeach watykańskich. Notabene to jest właśnie ten ksiądz, który podczas pielgrzymki Juliusza Słowackiego do Ziemi Świętej spotkał się z nim, odprawił mszę świętą na grobie Chrystusa z udziałem naszego wieszcza, a później go wyspowiadał, o czym pisze Słowacki w listach do matki. O tych egzemplarzach, o tych obiektach, o których teraz chcę powiedzieć, mówię ze wzruszeniem, ponieważ są wspaniałymi pomnikami nie tylko polskiej XIX-wiecznej sztuki, nie tylko pomnikami historii, ale też pomnikami wielkiego polskiego patriotyzmu. Proszę Państwa, Polska na Watykanie, kraj, którego nie ma na mapie, jest reprezentowana i w bibliotece, i w tajnym archiwum ogromną ilością obiektów, darów dla papieży, które miały przypominać papieżom, następcom Piotrowym o nieistniejącym na mapie podzielonym przez zaborców kraju. I takim niezwykłym projektem, w który Polska się wpisuje, był to projekt ogólnoeuropejski, był pomysł ofiarowania papieżowi Piusowi IX tłumaczonych na języki narodowe tekstów bulli o niepokalanym poczęciu. Z terenów dawnej Rzeczpospolitej do Ojca Świętego dotarły trzy kodeksy reprezentujące trzy nacje dawnej Rzeczpospolitej. Tak zwana bulla litewska, którą widzimy tutaj na zdjęciu, bulla ruska i bulla polska. Są one dziełem trzech wykształconych zarówno historycznie, jak i artystycznie polskich arystokratek, które poświęciły wiele lat żmudnej pracy na wykonanie tych arcydzieł sztuki, które do dziś pozostają w zbiorach Biblioteki Watykańskiej, a które właściwie zasługują na dokładne opracowanie naukowe. Miałem przyjemność na konferencji w Wilnie prezentować tę bullę litewską, którą ilustrowała Idalia Brel-Plater, a tekst, łaciński tekst bulli na język litewski jest dziełem biskupa żytomierskiego Macieja Kazimierza Wołączewskiego, należącego do jednego z ojców literackiego języka litewskiego. Wrócę jeszcze do tej przepięknej okładki z litewską pogonią, gdzie
zostały umieszczone cytaty z Księgi Pieśni nad Pieśniami, przywołujące kilkanaście różnego rodzaju kwiatów. I te właśnie kwiaty pojawiają się jako iluminacja marginalna wykonana przez Idalię Brel-Plater. Drugą bullą jest tak zwana bulla ruska. Medalier paryski umieścił tutaj kopię czy parafrazy bardzo ciekawych medali renesansowych. Ta bulla pozostawała właściwie zagadką, ponieważ nie była znana postać autorki ukrywająca się pod inicjałami NK. Otóż po długich kwerendach udało mi się odnaleźć tożsamość tej autorki. Jest nią hrabianka Natalia Kicka, żona generała Ludwika Kickiego, która wiele lat historycznych studiów i mrówczej pracy poświęciła dekoracji tego kodeksu, który wbrew pozorom nie ma tekstu staroruskiego, ale tekst we współczesnym XIX-wiecznym języku rosyjskim. Tematyka ikonograficzna każdej strony odwołuje się do różnych świętych, do różnych miejsc, wizerunków maryjnych, tekstów. W tym wypadku mamy świętego Wojciecha i Bogu Rodzice, której powstanie przypisywano świętemu apostołowi. Odczytanie programu ikonograficznego tych przepięknych miniatur było, muszę powiedzieć, wielką radością i naukową satysfakcją, której nawet się nie spodziewałem. Mamy też miniatury całostronicowe, jak ta ze świętym Kazimierzem, patronem Litwy, który jest kopią najstarszego jego malowanego wizerunku. Widać w tej ruskiej bulli ogromną pracę historyczną, jaką autorka włożyła w redagowanie programu ikonograficznego. Nie może zabraknąć Matki Bożej Ostrobramskiej, która jest przecież cudownym obrazem nie tylko dla Litwinów, nie tylko dla Polaków, ale również dla Rusinów. Z pewnością polemicznym akcentem było umieszczenie tutaj króla Stefana Batorego. Ksiądz Pasierb, który pierwszy zaczął badania nad tą ruską bullą, zakończył je stwierdzeniem: bardzo polska jest ta ruska bulla. I proszę Państwa, trzecia bulla, najpiękniejsza ze wszystkich, dzieło hrabiny Aleksandry Stysenhausów Przeździeckiej. Dzieło jej życia, można powiedzieć. Hrabina Przeździecka była świetnie wykształcona od strony artystycznej, ale również i historycznej. Inspiracją do powstania tego kodeksu był między innymi, inspiratorem był założyciel Zmartwychwstańców, ksiądz Aleksander Jełowicki, ale ogromną rolę na pewno odegrał tutaj mąż Marii Stysenhaudów Przeździeckiej, Aleksander Przeździecki. Źródeł do tej oprawionej, jak Państwo widzą, we wspaniałą oprawę bulli Ineffabilis dostarczały ryciny Oleszczyńskiego w albumie wileńskim Przeździeckiego, ikonoteka Józefa Ignacego Kraszewskiego, publikacje Sobieszczańskiego. Krótko mówiąc, jest to najbardziej przemyślany, najbardziej złożony i najbardziej efektowny program ikonograficzny spośród wszystkich trzech bulli, a tutaj w inicjale literki B widzimy scenę, do której niestety nigdy nie doszło. Przed Ojcem Świętym, Piusem IX, klęczy dama w czerni. Domyślamy się, skąd ten czarny strój, jest już po powstaniu styczniowym, która trzyma w wyciągniętych dłoniach księgę, którą papieżowi wręcza. Niestety nie doszło do tego.
na skutek paraliżu ręki, a później choroby, ta bulla nie dotarła do Watykanu tak, jak oczekiwałaby tego jej autorka. Za jej życia trafiła tam później i ta przepiękna bulla kończy się lakonicznym zdaniem. Dzieło pozostało niedokończone z powodu choroby i śmierci hrabiny Marii z Tyzenhauzów Przeździeckiej, która zmarła, i tutaj symboliczna data, 3 maja 1890 roku. Proszę Państwa, ta bulla jest wielką lekcją polskiej historii. Operuje ona ogromną ilością odwołań do zabytków architektonicznych, obrazów, rzeźb, tekstów hagiograficznych, obiektów numizmatycznych wreszcie i herbów. I program ikonograficzny jest programem wielopłaszczyznowym. Z jednej strony na każdej karcie odwołanie do cudownych wizerunków maryjnych, oczywiście z Jasną Górą na początku. Z drugiej strony program ikonograficzny obejmujący wszystkie najważniejsze rody w Polsce, zaczynając rzecz jasno od Orła Białego i litewskiej pogoni. Zabytki, artefakty odwołują się do kolejnych stuleci. W tym wypadku mamy Wilno i wiek XV. Na tej karcie zilustrowany jest polski renesans i wiek XVI w tych bardzo wysmakowanych i kolorystycznie, i kompozycyjnie układach monet z najwybitniejszymi postaciami polskiego renesansu. Wiek XVII, tutaj na karcie po lewej stronie, to będzie przede wszystkim wiek Jana III Sobieskiego i wiek Wielkiej Wiedeńskiej Wiktorii. Wiek XVIII to przede wszystkim oświecenie, czasy Stanisława Augusta Poniatowskiego, ale również czasy kościuszkowskiej insurekcji. Wiek XIX to kontynuacja oświecenia już w zmienionych politycznie warunkach, to Polska czasów Aleksandra I. I na tym, proszę Państwa, kończą się miniatury tej przepięknej Biblii, tej przepięknej, chciałem powiedzieć, Biblii, bo to w jakimś sensie jest narodowa Biblia, tej przepięknej bulli, która jest wielkim pomnikiem nie tylko polskiej sztuki, ale polskiego patriotyzmu. No i najsłynniejsze polonikum artystyczne watykańskie, którego nie może nie zauważyć nikt, kto wchodzi w progi Muzeum Watykańskiego. Obraz Sobieski pod Wiedniem, namalowany w 200. rocznicę wiedeńskiej Wiktorii i uroczyście ofiarowany papieżowi Leonowi XIII, a tę scenę zresztą z portretem Jana Matejki namalowaną przez Ludwika Zajca możemy oglądać w tak zwanej Galerii dei Candelabri, dekorowanej właśnie za czasów Leona XIII. Ten ogromny obraz, jeden z największych obrazów mistrza z Krakowa, ma pokazać Rzymowi i światu, kto był właściwym architektem wiedeńskiej Wiktorii. Postać Austriaka świadomie przesunięta na bok, aby wyeksponować polskiego króla, dzierżącego polski sztandar i depczącego sztandar turecki, ten, o którym Państwu już mówiłem, dosiadającego zresztą nieprzypadkowo arabskiego konia, w trakcie kiedy wręcza księdzu Denhoffowi list do Ojca Świętego Innocentego XI z tymi słynnymi słowami, będącymi parafrazą słów Juliusza Cezara: Veni, vidi et Deus vicit.
Wszystko jest tu symboliczne, możemy oczywiście odczytać wszystkie przedstawione tu postaci, co dawno już zrobiono i nie będę tego powtarzać. Chcę tylko wspomnieć, że postać Sobieskiego jest nie tylko geometrycznym centrum obrazu, ale też centrum okręgu, który wytycza tęcza, symbol zwycięstwa, a nad polskimi proporcami unosi się biała gołębica, jak niegdyś nad potopem, jak niegdyś nad wodami Jordanu, podczas gdy po lewej stronie nad namiotami pokonanego wezyra krążą czarne kruki. Wielka opowieść mistrza, która w jednym obrazie kondensuje całą ogromną historię zmagań Europy z islamem. Osobny dział Biblioteki Watykańskiej to dział indirizzi, czyli dział tak zwanych adresów. Były to listy w pięknej, bardzo często artystycznej formie, w artystycznej oprawie, kierowane do papieża przez przedstawicieli różnych środowisk świeckich i duchownych nieistniejącego na mapie państwa, które miały przypominać kolejno Grzegorzowi XV, Piusowi IX, Leonowi XIII, Piusowi X, Benedyktowi XV, że Polska jest, że Polska żyje, że Polska nie zginęła. Wybieram, tu jeszcze przepraszam, to powiedzenie do obrazu Jana Matejki, to są szkice do tego wielkiego obrazu, ten najbardziej chyba znany, ten może troszkę mniej z galerii lwowskiej. Natomiast adresy, o których chcę tutaj Państwu powiedzieć, są niezwykle ciekawe przede wszystkim z punktu widzenia historycznego, ale również artystycznego i to właśnie szczególnie mnie interesowało. Oto przykład takiego adresu Uniwersytetu Lwowskiego Jana Kazimierza dla Leona XIII. Oto przepiękna oprawa adresu od katolickich diecezji galicyjskich, trzech obrządków, których metropolici rezydowali we Lwowie, obrządku rzymskiego, obrządku greckiego i obrządku ormiańskiego. Kolejna przepiękna oprawa, to jest w ogóle osobny temat też do przebadania przez specjalistów, a mianowicie sztuka opraw tych wspaniałych kodeksów, w tym wypadku oprawa adresu od Sejmu Galicyjskiego. I obiekt szczególnie wymowny, notabene projekt znanego artysty Roberta Jachody, którego jeszcze więcej prac można zobaczyć w dziale indirizzi. Nieprzypadkiem dominuje tu kolor żałobny, kolor czerni. Nieprzypadkiem znalazły się słowa psalmu De profundis clamaviat te domine, z głębokości wołam do Ciebie, Panie, ponieważ jest to wielki apel wyznawców Unii, wyznawców grekokatolickich, którzy zostali brutalnie zlikwidowani w zaborze rosyjskim. Ta księga zawiera tysiące podpisów wyznawców wschodniego obrządku, wiernych stolicy apostolskiej, którzy pragną ocalić tę wierność, płacąc za nią, jak wiemy z historii, nierzadko najwyższą cenę. Wchodzimy już w wiek XX, w okres międzywojnia. Wybrałem tutaj spośród bardzo wielu, bo to jest, proszę Państwa, temat na cały monograficzny cykl wykładów, te indirizzi z Biblioteki Watykańskiej.
taki bardzo piękny, bezpretensjonalny album z pięknie zaprojektowaną, haftowaną tkaniną, ze zdjęciami wybitnej polskiej artystki, fotografika Zofii Chomentowskiej. Ale wśród tych albumów znajdziemy też wspaniałe zdjęcia Nestora polskiej fotografiki, Jana Bułhaka. Reprezentuje tutaj symbolicznie jedno z nich, Katedra Pińska, również przepiękne zdjęcia przyrody, bardzo malarskie powiedzielibyśmy, jak ten pejzaż z krzyżem z Mińszczyzny. To są jeszcze czasy przed I wojną światową. I teraz zapraszam Państwa, żebyśmy odbyli małą wycieczkę i na chwilę opuścili Watykan i zwiedzili kaplicę papieską w Castel Gandolfo. To jest teren eksterytorialny należący do Państwa Watykańskiego, ponieważ nuncjusz apostolski w Polsce, Achilles Ratti, notabene jedyny dyplomata, który nie opuścił Polski w czasie wojny bolszewickiej w 20 roku, kiedy został papieżem, jako Pius XI, miał wciąż w pamięci Polskę, polską historię, polski etos, wojnę z bolszewikami i zaprosił bardzo ciekawego polskiego artystę, Jana Henryka Rozena, aby ozdobił jego papieską kaplicę w Castel Gandolfo. Zachowały się bardzo ciekawe stenogramy rozmów, które prowadził papież z artystą, ingerując bardzo konkretnie i osobiście w poszczególne rozwiązania malarskie, rozwiązania tematyczne, co świadczy o tym, jak bardzo był zaangażowany w ten temat. Porównywano to oczywiście z pewną przesadą do rozmów, jakie przed wiekami prowadził papież Juliusz II z Michałem Aniołem podczas dekoracji kaplicy Sykstyńskiej. W centrum tej kaplicy, która właściwie nie zmieniła swojego wystroju od czasów Piusa XI, a to są lata 1933-34, ona jakby czekała na polskiego papieża. W centrum znajduje się kopia wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Na ścianie po prawej stronie, patrząc od wejścia, jest bitwa, która zdecydowała właściwie o losach potopu szwedzkiego w Polsce, czyli obrona Jasnej Góry, a po lewej stronie druga bitwa, która zdecydowała już nie tylko o losach Polski, ale i Europy, a mianowicie Cud nad Wisłą. Jan Henryk Rozen, który miał już za sobą swoją najwybitniejszą realizację, czyli dekorację katedry ormiańskiej we Lwowie, reprezentuje styl nawiązujący do szkoły benedyktyńskiego odrodzenia liturgicznego końca XIX wieku, styl archaizujący i historyzujący, bardzo intelektualny i bardzo teologiczny zarazem. I wydaje się, że wybór Rozena przez Achillesa Ratti nie był tutaj przypadkowy. Oto ksiądz Kordecki ze sztandarem z Matką Bożą Częstochowską, na który spoglądają przedstawiciele różnych stanów broniących Jasnej Góry przed Szwedami, a na drugiej ścianie druga bitwa, której właściwie poniekąd świadkiem był fundator tej kaplicy i właściciel Achilles Ratti, ukazująca ją w tym kulminacyjnym momencie, kiedy ksiądz Skorupka, bohater 1920 roku, prowadzi polskie wojska na zwycięską bitwę warszawską. I tutaj chcę się odwołać do Polonikum, które codziennie mam przyjemność oglądać, bo znajduje się w rezydencji arcybiskupów warszawskich na Miodowej, ale też jest poniekąd Polonikiem watykańskim, ponieważ w roku 1936 papież zorganizował wielką światową wystawę prasy katolickiej i
pawilon polski został ozdobiony tym oto wielkim obrazem Jana Henryka Rosena, który miał pokazywać Włochom i całemu światu Polskę jako Mater Sanctorum, jako Matkę Świętych i Matkę wielkich postaci reprezentujących naukę, reprezentujących duchowość, reprezentujących wreszcie stronę militarną. Mamy w tym bardzo starannie przemyślonym obrazie, notabene wykonanym trudną techniką, bo to jest tempera na płótnie przyklejona, tempera na papierze przyklejona na płótno, obraz ogromnych, monumentalnych rozmiarów. Mamy przedstawicieli różnych regionów Polski, różnych stanów, różnych stuleci, którzy spotykają się na tym jednym wielkim obrazie, adorując Matkę Boską Częstochowską, obecną w ryngrafie umieszczonym centralnie nad wizerunkiem Wawelu. Mógłbym o tym obrazie mówić Państwu bardzo dużo i to jest temat na osobny monograficzny wykład. Ja tylko wspomnę, że ten obraz był tutaj, gdzie jesteśmy, na Zamku Królewskim, ponieważ w ubiegłym roku z okazji stulecia Bitwy Warszawskiej wypożyczyliśmy ten obraz właśnie na jubileuszową wystawę i można go było oglądać w Pałacu pod Blachą. Przy tej okazji dziękuję za wykonaną konserwację tego cennego zabytku. Kolejny adres, weszliśmy już właściwie w wiek XX. Chcę tutaj jeszcze, zbliżając się do końca, wspomnieć o wątku jasnogórskim, o wątku Matki Boskiej Częstochowskiej, bo on jest bardzo obecny w całej naszej historii, ale może szczególnie w wieku XIX. Właściwie Orzeł i Matka Boska Częstochowska to były dwa emblematy symbolizujące dwa wymiary nieistniejącego państwa. To jest adres od Paulinów Jasnogórskich, przedstawiający wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej już z nowymi koronami ufundowanymi przez świętego Piusa X w 1910 roku. I już z okresu powojennego dzieło słynnej rzeźbiarki, ale w tym wypadku miniaturzystki Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej, karta adresu dla Piusa XII od Stołecznego Komitetu Kobiet Warszawy. Wracamy jeszcze do Bazyliki Piotrowej. Wśród kaplic reprezentujących różne nacje jest oczywiście Kaplica Polska, która powstała za pontyfikatu Piusa XII w grotach watykańskich w latach 54-58. Profesor Wakkini wykonał jej projekt, Michał Paszyn wykonał rzeźby, a za czasów Jana Pawła II została ona powiększona, co upamiętnia herb umieszczony w posadzce. Paweł VI bardzo pragnął przybyć do Polski i na tym drzeworycie wybitnego dwudziestowiecznego artysty Stefana Mrożewskiego został ukazany z Matką Boską Częstochowską. Niech ten drzeworyt symbolizuje wielką obecność polskiej sztuki, zwłaszcza polskiej grafiki, ale także polskiej fotografiki w zbiorach watykańskich, tutaj w taki sposób czysto symboliczny. Wspomniałem, że interesowały mnie również i znaczki pocztowe i tutaj jedno ważne nazwisko Kazimiery Dąbrowskiej, która od 52 roku przez 30 lat, aż do swojej śmierci, zaprojektowała dla
Poczty Watykańskiej około 100 znaczków pocztowych, a więc to jest ta sztuka, która miała może najszersze oddziaływanie społeczne. Była znaną miniaturzystką w zbiorach watykańskich, jest około 500 jej miniatur, ale spośród tych 100 znaczków wybrałem ten jeden, bo on jest pamiątką wydarzenia, które się niestety nie odbyło, a mianowicie projektowanej wizyty Pawła VI w Polsce. Jak Państwo widzą, znaczek zawiera polski napis, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i spotkanie Ojca Świętego z naszymi rodakami, do którego niestety nie doszło. Natomiast to pragnienie papieskie spełnił dopiero święty Jan Paweł II, odwiedzając podczas pierwszej i kolejnych pielgrzymek Matkę Bożą, co upamiętnia ten medal Ewy Olszewskiej Borys. Niech będzie on symbolem tego wielkiego, osobnego rozdziału, o którym już nie będę mówił, bo tym tematem się nie zajmowałem. Prowadziłem te prace 20 lat temu za pontyfikatu Jana Pawła II. Byłem świadom, że temat jest wciąż otwarty. Obecność polskich artefaktów związanych z pontyfikatem Jana Pawła II to jest osobny, wielki temat, obecny poniekąd na tej wystawie na Zamku Królewskim. Proszę Państwa, zbliżamy się do końca. I tak jak zacząłem od Mieszka i od Chrztu Polski, tak i chcę teraz spiąć klamrą początek i koniec i zwieńczyć ten wykład autocytatem, który kończy książkę i niech skończy również ten wykład. Na początku i na końcu tej książki i tego wykładu znalazły się dwa symboliczne gesty wyciągniętych rąk. Intencjonalny i chyba niezapamiętany przez sztukę gest wręczenia przez polskiego księcia papieżowi Janowi XV dokumentu Dagome Iudex z oddaniem ziem młodego państwa pod opiekę Stolicy Apostolskiej u początku pierwszego tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce oraz po 1000 lat gest wyciągniętych rąk papieża Polaka w stronę świata i swoich rodaków u progu nowego milenium. A pomiędzy nimi uwieczniony pędzlem Matejki gest wyciągniętej ręki króla Jana III Sobieskiego z listem do papieża Innocentego XI z pamiętnymi słowami Veni, Vidi, et Deus Vicit. W tych trzech spotkaniach rąk emblematycznie kryją się wszystkie inne, niezliczone spotkania Polski i Polaków z następcą świętego Piotra i z tym miastem, do którego wiodą wszystkie drogi, również drogi sztuki. Dziękuję bardzo.